Kowalski! Witam serdecznie na kanale i zapraszam na kolejny dzień podczas operacji D-Day, operacji natarcia na plaży Normandii w grze Steel Division Normandy 44. Zapraszam serdecznie na streama, gdzie gramy bez spiny, ale mam nadzieję, że panowie generałowie się popiszą dzisiejszego wieczoru i pomogą osiągnąć to zwycięstwo, to ostateczne zwycięstwo, obojętnie po której stronie, czy aliantów, czy osi zła. Siemanko, Papa Smurf, witam serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę, dajcie znać, kto jest z nami. Zagramy, ilu nas tam siedzi? O, witam Pa Flaka, witam Harolda, serdecznie moderatora, który będzie czuwał nad porządkiem w sztabie generalnym. Został, objął funkcję military police, żandarmeria wojskowa. Nawet w sztabie generalnym zdarzają się nieporządki, gdzie trzeba panów generałów odrobinę spałować. Siemanko Korzan, ilu nas jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to no cztery na cztery w takim razie. Pozdrowienia z Władysławowa, no to pięknie, a czyżbyś był na wakacjach? To piękne czasy cię spotkały. Nie chcę replay. Dobra, to założymy grę. Na razie zrobimy private. O, już się zaczyna kibicowanie na czacie. Panowie generałowie, zachowajcie trochę godności. Piętnaście minut pociągiem masz do Władysławowa? No to pięknie. Dobra, po kolei. Dobry broń. Dobry. Halo, dobry, dobry kako. No i siema Smurfie. Dzień dobry. Będzie smurfastycznie. Oj, husarz się pojawi. No to husarz na następną gierkę. Myślałem, że będzie Mateusz teraz za mnie. Wiesz co, pociągnąłem, znaczy nie, złe słowo. No tak, powiedzieć broni coś takiego, to się źle skończy. Przeciągnąłem właściwie w kolejności, bo nie uważałem, kto był pierwszy, kto nie. Dobra, no to zapraszam serdecznie do gry. Kako, ty grasz, tak? Zaraz. Kako, odbiór. Kako, studoje ci palą. O, a co? Grasz, tak? A. Jesteś w grze? No. A ty, ja cię nie mam dodanego? Nie wiem. Dobra, chyba nie. To otwieram ten public. Odśwież, jest gra. Siemanko 303, co u ciebie dobrego? Papa, widzisz jakiś jego rolnik, powiedział, że mu się wstyd zapali, od razu się odezwał. No. Powiedzcie mi, jak ich słychać na czacie, znaczy na streamie. Bo ja miałem małą reinstalację i mogły się dźwięki rozjechać. Czy ich dobrze słychać, czy nie? Tylko wie pan grać na Szczury Pustyni. Szczury Pustyni, no. Andrzej... Ale to zaczekaj. Andrzej Duda to jest przecież Mateusz. A, no dobra. Ja grałem na Mateusza, tego pokonałem, więc...
No, musimy to wygrać, panowie. Pierwsza, Andrzej, uda ma ładne. Oj, rymy lecą. Nie wiem, tej mapy nie znam. Nie wygrałem na nie, ale... To jest ta z mostami? Nie ogarnię. No, sugeruję, że z mostami. Dodałbym randomową mapę. Rysunek. Ja się domyślam, jaka to mapa. To może ta jest ta, na której graliśmy, a nie, bo tam była rzeka. No, graliśmy w nią. No, panowie generałowie, pierwsza bitwa wieczoru. Musicie czuć się odpowiednio zagrzani. Wasze czołgi muszą być dobrze zatankowane, załogi wypoczęte, nie myślące o kobietach, tylko myślące o przetrwaniu w tych lasach normandzkich. Ja wiem, że kobiety francuskie kuszą was, Hansów, ale nie damy się zwieść im tutaj. Nie będą pod wiązkami nam machać przed twarzą. Będziemy tłuc Jankesa. A, w ogóle do choja mają dodać benzynę. Robię ten, benzynę. Nie gramy w choja teraz. Tak właśnie. Ja gram. Teraz grasz w choja? No to kurde, grubo. Jezu, jak ja nie lubię tego środka. Dlaczego mi zawsze go zostawiacie? Bo nie lubisz. Ja jest na pewno, ja będę miał na pewno pancerną, jak nie trzeba też. Chcę na szczury grać. Te. No to... Kurde... Żeby to się dobrze skończyło. Ach. Ta gra na szczury. Bandytem. Snajper ja. Tu się nie rozpędzi. Snajpera tutaj. My nie dojedziemy przecież tak daleko. Tu nie ma żadnych brodów rzecznych, nie, prawda? Nie, jedziemy. Nie wiem. Tylko znaczy piechota ci przejdzie, jeżeli o to pytasz. Nie, o brody, jeżeli chodzi o czołgi. To raczej nie wiem, nie spotkałem. Nie ma chyba. Jak już tylko mosty. To pewnie na mostach. Soldatom trzeba dać amfetaminy. No, żołnierze zażywali. Z tego co wiem, niemieccy również dostawali jakieś pochodne amfetaminy. Amerykanie dostawali, co by im się lepiej walczyło. A Polacy dostawali... Dobra, nie. A Polacy dostawali flaszkę. Gazu. Jezu. Już. Już widzę, kogo te czołgi, nie? To ja o niczym nie wiem. Ja już widzę te IG. Ja już widzę te LG. Ja już widzę tą przegraną. Dobra, mi się troszkę, nie troszkę mi szeroko każecie obstawić, jak zwykle, kurde. No czy ja wiem? Papa Smurf, tutaj help. Proszę. Aż tak daleko? No. Będę miał prawie... Przynajmniej żebyś dotąd dotarł. Nie no, ale nie dotrzesz w pierwszym rzucie. Będzie cała piechota, nie? Więc tutaj będzie to pojazd i halstrach, nie? Teraz pierwsze to. Potem zobaczę, jak się ułożę. Ja mam drogie rzeczy, nie? Mam wszystko w pojazdach. No kurde no. Powodzi się, to masz drogie. Ja mam trzy czołgi. Prawie piechoty. To wszystko. Podobnie trafić na trzecią pancerną amerykańską. Byłby problem wtedy dla mnie. No może wiem, kurde, taką pseudopancerną ten. Miasto, takie małe. Masz mało piechotę. O. Ale mam czołgi. Bronek jest pierwszy odcinek z Island. Raczej będą łatwe do zniszczenia. Harold pisze, że jest pierwszy odcinek z Island. Że zrozumiesz. Róż poszły konie po betonie z Island, wyspa, nie wiem co chodzi. Chyba nie zrozumiał. Chyba nie zrozumiał. Dobra, mam czwartą pancerną. Czyli pewnie na środku masz robak pewnie Andrzeja Dudę. Ja mam Andrzeja Dudę. To gitara.
To ja potem do siebie będę wjeżdżać, pomagam ci, okej? Okay? O dziwo, całkiem sprawnie wchodzę. O dziwo, bardzo, kurde, głęboko się wbijam w niektórych terenach. Tam, gdzie chciałem, żeby się odstawił, jest luz. Można no, tu coś tu tam przepychać. Tak ja jadę. To jest strasznie pusto. Czołg nadjeżdża. Dajesz działo LG w te M22. Oj, spudłowało. Durne działo. No, odbił. Dobra, wspieramy w takim razie przeprawę. No jedź. Dobra. Jadę. Ogień krzyżowy da radę? Chyba za daleko będzie. To przesuniemy jadę. To działo. Chyba czysto tu jest jak... Czysto jak w toalecie publicznej. O! Piechurzy nam idą. Co oni mają taką dziurę tutaj? No bo czwarta pancerna kupiła Stuarda, Shermana i Artlery, może dlatego. To jest jego region. Rejon. Kurde, musicie złapać na niego. O, pięknie. O to chodziło. Przygwoździć Alianta. O Jezu, dużo ich tu. O, zdobywamy punkty. I po jednostkach. Kocham mnie ta czołgnia. Ty zobacz, gdzie myśmy wjechali, znaczy ty wjechałeś. No, czy co tu jest? Zaraz umocnimy. Tu kamienie, tam kamienie, tu to piachu. W presji pojechali tutaj. Jesteś jakiś oddział ciężarówka, więc nie czwartej pan... nie trzeciej pancernej. Wszystko w transportera. Grupę na Discordzie, znaczy Discord mamy, zapraszam, ale generalnie była wola, żeby grać na TeamSpeaku, dlatego głównie właśnie na TeamSpeaku. Patrz, traci czołgi. W tego masz walnąć. Dobra, przesuń się. Może ja do mety dojadę jeszcze, byłoby zabawnie. Gdybym do mety dojechał. Co nie? No, całkiem przyjemnie. I do krążenia robią tak w pierwszym tego pojazdu. Wsparcie ogniowe, krzyżowy ogień na nieprzyjaciela, nasi dzielni jagerzy stoją w polu gotowi. O kurde, to inżynierowie nawet co? To grubo. Cofniemy. Tak? Ale to nie zablokowana. Dobra, zaraz tu się przepchnę i połączę flot. Nie, mnie to ciągnie. Run, Forest, run! Wezwał tu jednostki. Ale będę stał tą jednostką. Dobra. Nie oddam. Nie no, stój sobie. Tylko wiesz, jak ostrzelają, to ona się podda, nie? Wsparcie moździerzy robi swoje. W sumie punktów mamy dużo. To czas się przeprawić za rzekę. No już wjechał tu. Sherman kolejny. Oj. Kurde. To weź tam załataj troszkę, bo ja tutaj mam natarcie. Siemanko Dawid, co u ciebie dobrego? Broń? No. Weź tu przeatakuj. No to więc miała tam. On tam ma pało ten. O, coś nam tu wchodzi. No, dobra, już nie ma. Broń, tu też mi przyłataj. Weź tu przeatakuj, to się nie rozgromili. Idę ci pomóc. Dobra, ten czołg. Ten czołg już nie przejdzie. U mnie czysto, chyba przepchałem linię całą. Coś bombowiec chce? Kurde, jak on mi to pali. To jest bombowiec? Ja. Tak, jak mi się przydało, tu.
prawie że mi lasem idą z miotaczem ognia. No ja się tu zmutowałem. Na tym defense beaconie weź tam załataj, co? Dobra. A już leci zwiadowczy, nie stanie. Już wysyłam tam ten. Bezdusznych ludzi. Dobrze. Bez serca. Bo żeby to nie spadł mi tak. Nie byłoby zapomnieć, żeby nie spadł. Co on mnie naciera na mnie karabinem maszynowym? Shermany jego pojechały dwa do ciebie. Ja zniszczyłem Stewarda jednego. Przejechały? Obok tych? Jagerów? Shermany przyjechały. Daj, teraz do mnie jedzie Sherman jeden. Ale nie przejedzie daleko. Panzer 4 wytrzymały jest. Wygra raczej w innym dystansie. Ej, siemanko, Luke Pin. Dobra. Na poczekalnię ten... gier nie można wejść? Można. Można, normalnie. Nie wiem. A jak masz w grze Luke, znaczy na tym spiku, to się później tam przeniosę. Okej, Sherman chyba nie żyje już, chyba że jakiś cudem przetrwa uderzenie. Dobra, kolejny Sherman padł. Jak po maśle idzie u mnie. U mnie wchodzi się też jak w smalec. U mnie trochę ciężko, bo u mnie na sobie jakaś artyleria, coś dalej, coś tego. Ojej, jak? Jednostka, robak, uważaj. Co jest? Tu, gdzie zaznaczyłem, chyba jest jakaś jednostka. Pewnie nie ma ludzi, ale jest taki zajebiście. Jest, 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 miotacz ognia, Dobra, to ja ich tylko ustawię, żeby blokowali. Kolejny Sherman. Czemu się to nie nudzi? Jak 303 spadasz? Co, jak możesz opuścić plac boju? Co mnie tu rozwaliło? Jak Kako, masz coś, masz już jakieś problemy? Nie, dla piłasz. Okej, tak, ale też tu użył się. Nie, teraz. Dobra, zaczynają coś puszować. On wchodzi w Beniski, wystawia i wchodzi do ciebie, że się trzema fireflyami. Uważaj. Gdzieś tu ma artylerię. Chyba będzie szybka wygrana. Nie uprzedzając faktów, oczywiście. Mówisz, że masz lat 14 i się pytasz, czy możesz z nami grać? Papa Smurf ma 12 i gra. Jakie 12? Dobra. 13. Weź. Żarcik. Mi się ma 8 lat misiowy. No to prawda, potwierdzam. Potwierdzone info. A kurwa, Kromel. Harold chodzi. Kurde, ile ja mam punkciorków? Może czas wprowadzić jakieś zabezpieczenie właśnie przeciwlotnicze. Gdzie on ci leci? Ten wiatowczy Mustang często, to nie, to nie ten. To już tego, go goni. To jest Red One'ów. Nie dogoni. Dogoni? W życiu. Wracaj do domu. Dobra, powoli naprzód. Przeszliśmy most. Załadunek. A swój zająłem most. Dobra. Zarodniczo. A nie, to Niemcami gramy. Oj, kucowka. Wygra ja nie tam już zaczęły raz marudery teraz pewnie. Oj. Kurwa, ile on tu? Musi mieć, żeby posłać do coś tego Mateusza. Mateusza, kosmateuszy. Lubi się znać od Mateusza. Nie wiem, takie sadystyczne jakieś rzeczy mam. Please, don't shoot.
Dobra, działo złapało, LG, cel na kolejny... O kurde, jakaś artyleria tu jest. Miałem 20. A ja mam zgrupowanie dział LG. Leci musa. To jest wiadomo, przybył, to jest latem. Jest ten koleś, ten stary, jest jakiś nowy, czy nie wiem, coś ogarnął. Taki robi, nic tu nie jeździ. Jego. Po mnie drugi most się próbują przebić. Podesłać ci coś? No, ja to już dziękuję. Siemanko, somebody! Ale go zniszczyłeś tutaj. Wika, witam Ktosia, witam serdecznie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, gramy taktycznie! To gra taktycznie, i... ja gram na rush, czołgami i tyle. To też dobra. Taktyka. Leci jak coś, że cię broń na te miotacze ognia, uczy moje no, mitoku. Muszę wzmocnić ja tego, zaczyna te, puszować. Ja rozwalę te miotacze ognia ze strony. Okej. Okay. Ja pelotkę zniszczę. No. A ja ich do... Dobra, ja do spawna lecę jak coś. Jezu, ten bombo jest, jest niereformowalny, on co mi rzuca po prostu w miejsce, gdzie nie miał rzucać wcale. Niereformowalny są moje czołgi, które właśnie wszystko ten... Jadą na respa. Kolumna pancerna. Nie miałem pojazd na respie, tylko mi zniszczyli, nie? To patrz, co się dzieje u mnie. No wiem, że już widziałem, to patrz na co teraz. Co tam za zwia... A, to faza B, no to teraz zaczniemy im robić małe bombardowania. U mnie się przełamali. Z strony, uwaga, robak. Sztrunger radierzy chodzą tam. Patrz, patrz ile... Co to znaczy się przełamali? Powstrzymuj ich! Patrz ile idzie tu jest wsparcie. Staram się. Fajna jaka kolumna widzi sztrunger radierów do siebie. STG-34 dobrze wypuszczą tę pozycję. To ty dom. Dobra, kako. Nie pytam. Artylerii do Winston. Kiedy działkami 20 mm niszczy wszystko, co, co napotkasz. No. Dla ci Achillesa wjeby i... No ładnie tam wbijacie. Chyba, o, kako, też głęboko. O, pierwsze jednostki, jakiś czołg. Nie jest jump, głęboko bez bazy. A, dzięki somebody w takim razie. Głęboko bez bazy. Dzięki, dzięki. Jakiś termalnie. Dobra. O, widzę, łatwy mecz nam się trafił w miarę. Dobra, miasto już mnie nie spuszczuje raczej. No, to gitara, to jest GG. Co ile to trwa ta gra? Całe 20 minut może. No i 7 minut do końca w tym tempie. Jeszcze pierwsza gra taka szybka, no. Kurde, jestem tego pancera nie mogę wykończyć. Rozładunek, pany! Wyskakiwać, kurde! Mogę wy, pionierzy, to byście poszli, o! A jemu co się stało? Nie wiem. No ja tam pewnie przerywał, albo kompas też startował. No zobaczymy, czy AI da radę. Da radę. O! Idzie jakieś grube bombardowanie na nasze pozycje. Oj, 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 niedobrze, bo mnie bombardują. A, tam, może jak zwykle. Chyba im odpowiem pięknym za nadobne. 360 przyleci z tego, z artylerii kolejowej. Kurde, troszkę mnie przetrzebił tą artylerią, trzeba powiedzieć. No nic, dawaj. Trzeba uzupełnić zapasy piechoty w takim razie. Gdzie ten mój snajper się nudzi? A idź tu powypatruj, co się dzieje na przedpolu. Nehmen wir mal die Zeit.
Kurde, jeszcze wali to coś. Rzucamy ogień moździerzowy na przeciwnika. Kurde, on mnie po prostu samolotem. Dobra, bombardujemy też. Utrzymamy tą linię, choćby nie wiem co. Dawaj, pionierów na piechotę. Szturm pionierów se tu wstawimy. No, cofa mi tu linię. Dużo obrony przeciwlot... Oż ty, kurde. Ty se tu latasz tym lightingiem? Czy cię, kurde, pogięło? Bezczelność. Żołnierze, nie łamcie ducha swego. To jeszcze nie koniec. Oj. Zaraz, ja wyłączyłem odlatywanie z... Co, on mnie goni zwiadowczym? No dobra. Kurde, przeklęta artyleria. A, moja dojechała, cholera jasna. Ognia, zanim mi ją rozwalą. Tako, lecę ci pomóc. Dobra. Po co? Co? Teraz ja mu zgotuję małe piekiełko. A ty, bo ci to ustrzelę. Straciłem moździerze. Też coś pozabijać. Ja bądź co mógłbym. Idź pan w dziur, ja się tak nie bawię. No, więcej dział LG muszę przysłać na te pole zniszczenia. Teraz moja odpowiedź za 3 sekundy przychodzi. Masz, gościu. Zaraz powtórzymy ogień. Posiłki dojeżdżają. O kurde. Jeszcze wali tą artylerią. Co? Zniszczyłem. No to dzięki, dzięki. Coś dowodzenia tam było. O, tutaj tu ma. Straciłem myśliwiec, ciekawe kiedy. A, już spierdziała. Więcej jagerów i będziemy nacierać. I broń dobra, przeciwpancerną. U mnie front się ustabilizował. Broń przeciwpancerną trzeba wezwać na tych przeklętników. No, zaczynasz tomować. No, źle wygląda. Wow! Wow, 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 wow! Dzięki wielkie, Luke Pin, dzięki wielkie za dołączenia do grona generalicji robaczywego plutonu. Doceniam te wsparcie naprawdę. Dzięki wielkie za zostanie sponsorem, wielce szanowanym mecenasem sztuki wojennej w wirtualnym świecie. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami długo i dzięki za wsparcie w rozwoju kanału. Naprawdę... To mnie zaskoczyło! Luke Pin! To jest gość, trzeba mu okazać dużo przyjaźni męskiej na czacie. Może przyjaźni, zauważcie, powiedziałem. A mnie tu się, kurde, włączają konsole, jak się wyciszam. Ej, nie mogę wyłączyć konsoli. Kurde. To tak. O, dobra.
Kaczuszki przyjaźni. Aż mnie przez to wszystko przebombardowali, ale spokojnie. Jak na wojnie. Czekamy na działa jeszcze jedno bombardowanie i wyślemy w miasto. Takie szerokie też. Niech tu ich jeszcze przeczyści. Nacieramy. Ja ci tego Shermana stąd tego wyrobię. Naprawdę, Luke Pin, dzięki wielkie. Uch, szok. Naprzód, żołnierze, śmiało do przodu. O Jezu, nie tak śmiało, bo strzelają. Zaraz przestaną, jak dojedzie. Ogień artyleryjski. Naprzód, do natarcia. O kurde, mają karabin, nie? Cofnąć natarcie. Ten karabin maszynowy dobrze umiejscowiony. Trzeba zbombardować, krótko mówiąc. On też ma 356 mm, skurczybyk. To on mnie tym tak potraktował, ale chyba już się wystrzelą. Na mój gust. Dobra, karabinu nie ma. To można powoli do przodu się przesuwać. Tracimy kolejne samoloty. Coś te natarcie nie przełamuje linii. Czekamy na cel. Czy on jednak jeszcze miał tą artylerię? Cholera jasna. Już zakładałem, że jej nie ma. Pojawiły się wrogie czołgi. A! No cóż, to było szybkie. A to Luke Pin to jest Eric. To dzięki, Eric. Dużo straty miałem? Też sprawdzimy. Nie. No ja na minusie, mimo wszystko, ale wiadomo, to było na przełamanie frontu. No ja tam ten, jak to? Największe straty, bateria z okrętów nawodnych. U mnie ten, Abwera najwięcej kili. Nie Abwera. Playmercy. Potem idę. Dobra, bo Mateusz czeka, to kto chce się z was dwóch wymienić? Bo czeka jeszcze Eryk. Nie ma ochotnika. No to broń, zapraszam na Nexta. Au, ale popsułem teraz TeamSpeaka, dobra. Teraz. Siemanko, dzień dobry, witam serdecznie.
O Jezu, Mateusz, jaki ty cichy jesteś, zgłośnij. Siemanko, Erik, dzięki wielkie za wsparcie. A no, nie ma sprawy. O, jest husarz. To kako, wrzucilibyśmy jeszcze husarza, co ty na to? Dobra. No to zapraszam na Nexta. Witam, husarzu, dzień dobry, cześć i czołem. Cześć, cześć, witam. To będę tworzył nową gierkę i ruszamy do boju. Chcecie grać aliantami czy Niemcami? Obojętnie. Mateusz, husarz? No ja mogę Niemcami grać. Znaczy, to nie wiem, czym teraz graliście, czym graliście teraz. Teraz Niemcami żeśmy grali. Aha, to jak chcecie. No to jak tak obojętne, no to zagrajmy aliantami. Znaczy rozumiem, Erik Wolf to ty, tak? Tak. Ja osobiście wolę Niemców, ale jak... co tam uważacie? To tak będziemy grać. Mówisz, że przewidujesz naszą, kurka, porażkę? Jak zagramy aliantami? No wiesz, różnie może być. Mateusz, jak ty tam masz? A nie mam cię. Ja gry szukam dalej. Dobra, jest już public, wbijaj. Zagramy na tej mapie? No, może być. A ja zagram Francuzami, zobaczymy. No nie no, pierwsza pancerna. Husarz, na pewno chcesz grać tą jedynką? Ja nigdy tym nie grałem jeszcze, to słabe to jest? Wiesz co, to nie, to tak. Aha, no bo widziałem, że takie nowe coś, nie? Bo tam... Tak, ale to... To oznacza, że dobry. To jest mocno defensywna jednostka. Siemanko Finn, siemanko Sucio, jeżeli nie mówiłem, witam. To czekamy na godnych przeciwników, ciekawe zestawienie, Szkoci! Szczury pustyni, pierwsza pancerna i ślimaki. Kto obstawia zwycięstwo, niech pisze hashtag wygrana. Kto obstawia przegraną, hashtag wygrana, niech też pisze, żeby było dobrze. My nie jesteśmy reprezentacją Polski, my to wygramy. Ale no się tak. Dziwiłem, że teraz meczu nie oglądać. Memy się zaczynają. Hiszpania odpadła z Rosją. Czekaj, muszę cię strasznie, Mateusz, odgłośnić. Znaczy, ja dostałem wiadomość, kurczę. Sam nie wierzyłem, że Rosję pokonali. Siemanko, PCH, co u ciebie dobrego? Jak tam życie? Jak grali ze Szwedami, to już na kolanach przed telewizorem, nie? Ale się nie udało, musiałem czekać na Koreę. Zaczynaję, no. O, mocno pancernie nam się przeciwnik szykuje. Oj, to grubo pancernie. To musimy, wiecie, jak tak jest, że będzie mocno pancernie, to musimy im, kurka wodna, dojechać jak najwięcej w głąb terenu. Na dzień dobry. O, falszmiagerzy. Przecież to bez problemu wygramy. No jak falszmiagerów? Optalia. Że grałeś na kolesia, który wszystkie jednostki dał w jedno miejsce, to aż sam się dziwiłem, że to tak mało przepchnąłeś. Ja mało przepchnąłem, bo tam było wąskie przejście. No a ten koleś wszystko w jedno miejsce, to jakiś inny. Dobra, już nie oceniaj. Przegraliście, no. Dobra, startuj. Jedziemy. Do której live? Jak będzie dużo widzów, to i do 12. Jak mniej? No to pewnie jak zwykle do 11. Jako że jest niedziela, no to po nocy niestety zostać nie mogę. Rano robota ciężka, tyralnia.
Do boju, panowie, szykujcie swoje, kurcze, wszelkie smakołyki, które chcą nam ci podstępni Niemcy odebrać. Nie próbują zabrać ślimaki, wam hamburgery, herbatę, no i kiełbasę z wódką. No teraz stereotypami pojechaliśmy. Kto gdzie idzie? Szybciutko. Ja idę na prawo. Jak jadę francuskim czołgiem, to tyłem. No tak, no bo ma 7 biegów do tyłu, dokładnie. 6 do tyłu, 1 do przodu. No i co? No halo, czas marnujemy. Ja wezmę, co zostanie. Husarz, Mateusz i kto do miasta? Dobra, poświęcę się na to miasto. Jak mi się tam falszym jagerzy trafią, może być niewesoło. Jesteśmy elitą, myślę, że nie wiem. Tylko boli, że artylerii nie mam na początek. Trzeba ułożyć plany, które umożliwią nam zwycięstwo, a to może być ciężkie. Działobym tu może walną, stąd będzie miało widok. Dobra, brzegiem działo idzie. No tak, a tym żabojadą to ja muszę całkiem sporo dodać dowodzenia, bo inaczej będą pękać jak ślimaki. O, to dobra analogia. Ej, dobra, ja jakoś mam za drogie te jednostki. Ja potrzebuję tu wsparcie, na te budynki z prawej też, jakby ktoś mógł. Kto tam jest? Kto jest z mojej prawej? Odbiór. Tu Brzoza, tu... Andrzej Duda. No to słyszysz, Mateusz, co mówiłem? Ja też mam dwie piechoty wystawię. Duda, że raców przydam. Ja już punktów nie mam, jestem pusty. Kurde, no nie mam jak tego obstawić terenu. Co jest? Jakoś mało punktów żeśmy wybrali, czy co? Możliwe, że coś znów spieprzyłem z ustawieniami. Ile wydałem na grę Lolek? No nie wiem, no tyle ile kosztuje plus... dodatki, co trzeba było sobie kupić. Nie, ty miałeś wersję pre-order, 250 zł. A, no to widzisz, jeszcze przepłaciłem. 250 zł i dodatki, bo ten złoty robił streamy jeszcze pre-order, pamiętam. No, czyli przepłaciłem. 250 plus dodatki to tak. Ale czy ja żałuję? Jeżeli ktoś zada takie pytanie, odpowiem nie, nie żałuję. Tyle bitew spędzonych, tyle przeciwników zmłóconych. Kurde, no i nie zdążyłem. O Jezu! Dwa czołgi mnie szturmują, kurde. Dawaj działo, no niszcz te czołgi, kurka wodna, przejedzie mi czołgami, kogo ja tu mam? Festung Paris. No rozwalisz to? Nie, nie rozwali, jestem przepchnięty. Na tej pozycji na szczęście mamy taki mały wóz, który to odepchnie, miejmy nadzieję. Eryk, jakbyś tam se ustawił trochę te łapanie głosu na mniejsze, bo słychać jak oddychasz, wiesz? To chyba dobrze, że oddycha. No dobrze. Dobra. Nie sądziłem, że tak sytuacja będzie mi wyglądać, jestem
Troszeczkę pod ich spawnem, nie powiem. Dobrze, że jesteś, to teraz mi pomóż, nie? Na lewej flance. Robię co mogę. To co, mnie dwóch atakuje? Co ty tam, nie masz przeciwnika? Ja mam Kako. I kiedy Kako wszedł na przeciwnika? Ja mam dwóch, ej! Ja mam dwóch, dlatego... Dlatego tak mnie tutaj przyjechali. Muszę odepchnąć lewą. No, mam kłopoty w związku z tym. Piechota, ale żeś się wybrał na spacer. Dlaczego ty tędy jechałeś? Tak swoją drogą. Odpal czołg, tak jest. Dobra, troszkę miasto tracę, ale odpychamy wroga i dużo piechoty tracę. To już nie wesoło. Zobacz, oni są rozbici. Mówię, zająć terytorium. Zrobiłem to. No dobrze, dobrze. Plan wykonany. Gratulujemy. Zaczekaj teraz, jak przyjadą ciężkie czołgi, to dopiero będziemy mieli problemy. Ja im spawna zablokowałem. No. Chyba. Odpal ich, pionierze, od czego masz te miotacze ognia, do cholery. One się zbugowały chyba, przydane. Szturm na działo, Pepans. O, to dobre, że on nie puścił tego działa na ataku. Co to za działo? Jakieś krótkodystansowe? Siemanko Jakub, co u ciebie dobrego? Szymon, dzięki za oddanie celnego strzału. Usiądź wygodnie w sztabie generalnym i zarządzaj. Zarządzaj naszymi poczynaniami na polu walki. Przygotuj wsparcie moralne. Dzięki za suba. On pupczenem mnie atakował, dlatego tak mu to szło jak krew z nosa. Dobrze. Odpaleni. Kolejne działo jest Pepans, ale te już wali na odległość. Dobra, odpycha się przeciwnika. Czy moździerze warto wprowadzić, czy dalej męczyć się z tą naszą biedną piechotą? Chyba troszkę tej piechoty jeszcze użyjemy. Co za głupie, jak te boty są jednostki spolbakowane, to one uciekają prosto pod przeciwnika. No, cofaj. A i nie zmieniłem ekranu, panowie. Już. A to dzięki, Kuba, za strzelanie za robaczywy pluton. 5 zasad, robaczywy pluton, tak jest. Faza B za minut 3.
caméra, écoutez le capitaine. Marche arrière. Quelqu'un a appelé un taxi? En avant, soldat. Nasi ochotnicy francuscy wykonują śmiały szturm na jakiś bratwursty. Siema, Dawid. A byłeś niedawno, no to prawda. Już ciebie witałem, ale co za dużo, to nie szkodzi. Co my tu mamy? Działo LG. Kurde, no mam... Kako, falszymi jagerami i cholernego jakiegoś jeszcze jednego. Jak tam sytuacja na placu boju? Zaczynajcie ustawiać obronę na linii, które zdobyliście, ponieważ za chwilę nadjadą ciężkie maszyny. O, jeden się poddał, kurka wodna. Zobaczcie. Czyli to przeciwnik się poddał? Przeciwnik Erika. No ładnie, ładnie. Musiałeś mu morale obniżyć. Pewnie, że zdobył jego szpital polowy i wszystkie sanitariuszki twoje. Kurde, brakuje tej piechoty. Kako wyszedł? No coś ty. Na to co on? Serio? To mnie tu bot jeszcze atakuje. To co ty, Kako, kurde, co to mają być za trolle? Oj, zniszczył mi pięknego obuziera. Czy jak go tam nazywają? Dobra, niszczymy kolejne skupiska. Dział przeciwpancernych, wyjdziemy na tą stronę. O kurde, a to nie mogę. Jakiś czołg, o tu grubo. Jakieś bombardowania? Za chwilę Spitfire'y nadlecą. Oj, tu trzeba wykonać. Koniecznie. Żebym miał cały czas oko na to. 20 sekund. Dobra, zarzucimy coś weselszego na muzykę. Co to jest? I no nie wiem, co tu będzie lecieć, aż się boję włączyć. Prawa autorskie. Nie, nie, chyba nie. To z katalogu. Uwaga, faza B. Zaczyna się. Zaraz będziemy mieli też problem, kurde, 88 wyjadą na pole bitwy. Trzeba wezwać naszą obronę przeciwlotniczą, żeby nas tu bezkarnie nie bombardowali. Spokojnie, ja się tym zajmę.
kto z robaczywego plutonu tego czeka pierwszy los rozstrzelanie? Nie no, my tu nie możemy wyjść, no zobaczcie, pięknie zdobyty teren. U mnie problem, bo miałem dwóch, czyli AI i gracza. Nie wiem, Kako się chyba z gościem pokłócił. Dobrze, mamy więcej piechoty. To może się przydać nam. Wręcz jest wskazana. O, ci dadzą radę. Naprzód, dzielne ślimaki! Mimo, że na wstecznym, to jednak do przodu! Ale mocno mnie musi tutaj Mateusz wspierać. I to wsparcie na szczęście pomaga. No weź ich pacnij porządnie. Co ty, kurde, jakiś jagerzy se siedzą. No w końcu ich potraktował odpowiednio. Mateusz, tam nie lekceważ, bo zaraz ci wyjadą grube czołgi, nie? Ten środek, kto stoi na środku? Ty stoisz na środku. Dobrą robotę zrobiłeś, ale trzeba to utrzymać. Prawa strona się załamała. O, to moja. No, to chociaż nie pójść dalej. Nie musisz nacierać, ale nie pójść dalej. Bo ja miałem piechotę, o mnie, wiesz, pojazdami. Dobrze, dobrze. Te moździerze to są moździerze takie normalne, czy na pojeździe, bo można jest zbombardować. No Kako wyszedł, kurka wodna. Kako! Okryłeś się hańbą. Dostarczamy nowe jednostki piechoty. O proszę, jacy piękni saperzy, tego nam trzeba, kurka wodna. Saperzy z granatami, nie, z bazukami, to jest to. Oj, oj, oj. Dobra, jest ogień, jest ogień. Przygwóźdź go, cholera, pięknie. Wysuwaj się na niego, zbombardujemy mu to działo przeciwpancerne. A tu nie wysadziliśmy, no to wyskakujcie. O kurde, drugie działo jest. Jeszcze tu jest działo. Zmiana celu misji. Już 88 stoi, bomby puścił. Gonią go Messerschmitty. Chyba ten Spitfire nie da rady wykołować. A jednak przemknął i zwiał z pola walki. Spróbujemy zdobyć kolejny budynek. O, ty miotacze mi tu podsyłasz. Dobrze, że stoi ten obuzjer, robi porządek z miotaczem ognia. O to chodzi. I próbujemy tu podejść. Tyle słychać ryki zombie. Nie dajcie się, nie takie wojny toczyliśmy. No Erik, mówiłem, żeby przyciszył ten, musiałem go troszkę ściszyć. Dobrze, natarcie. M5 robi swoje.
Utrzymujemy teren, panowie. Powinno się udać. Zwycięstwo może być nasze. W razie co używajcie tam jakichś tych bombardowań, żeby zagłuszyć przeciwnika. Ja wprowadzę chyba, albo... Kurde, no spróbujemy przepuścić sobie tego DB. Zobaczymy, jak on tu bombarduje. Czy on tu doleci w ogóle? Nie, nie, nawet nie wysyła. To jest 88 kapelotki. No wiem, że jest 88. Ja już straciłem Pumpfightera. No ale już wysłałem, to musi zrzucić te bomby. Bum, bomby poszły, on ucieka. I może mu się nawet uda pod ciężkim ogniem obrony przeciwlotniczej. To ja mu zdjąłem Linkersa jeszcze. Tam to samo loty zdejmuje jeden, dwa, trzy. Patrz, nawet przeszliśmy. Dlaczego nie masz na niego konta? Dobra, właśnie, trzeba artylerię jednak wprowadzić na te cholerne 88. Czaty, i kto pisał hashtag wygrana? Fin! Nie chwalmy słońca przed zachodem dnia? Nie. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku, acz już za chwilę faza C. Faza C przed nami, panowie. Może być niewesoło w fazie C. Czy ja straciłem tą obronę przeciwlotniczą? Straciłem. Dobra, druga artka. Wprowadzamy ostrzał. Ci mi tu nie odpowiadają. Moi saperzy nie mają do nich nawet zasięgu. Więc kolejne bombardowanie. Samoloty puściliście? A, tam mieliście, tu artyleria miała bić. Drugie działo już podjeżdża na stanowisko. Tutaj jak ktoś ma, to tu stoi jego artyleria rakietowa. Poza moim zasięgiem. No weźcie go zabić. Przeklęty snajper użyje na niego artylerii. A ci tu mi przeszkadzają grubo. Nie ma high eksplozywów. To ja tam wyślę samolot. Poszły bomby. O, coś tam udało mi się odzyskać tego teraz. No w końcu. Kolejne stanowisko. Pelot trzeba zlikwidować. Trzynaście minut do końca. Bagietki na propsie? No nawet idzie, aczkolwiek pomocy potrzebowałem, bo mnie dwóch zaszturmowało. Ale w porządeczku.
jakoś ten ogień na przeciwnika sprowadzamy jednak. A ci twardo stoją, no. Nienawidzę ich. Stoją i se nic ze wszystkiego nie robią. Patrz, ja działo. Chcę piwo? Ja chcę piwo. Ja też. A to zapraszam. Jeszcze piwo donoszą, nie? Jeszcze ci piwo donoszą, no to elegancko. Dobra, kolejne działo przeciwpancerne jest likwidowane. Co to za piosenka? Która? Kurde. Andreas Eriksson coś nazywa się autor. Tytułu ci nie powiem. Dobra, powiem. Action intro scen. No, ty, co jest, ma... Co to się stało? Oj, uważaj, bo będzie ban. Chyba wywaliło cię z gry. No mi się udało odbić ten, na szczęście, tą prawą stronę. Może coś z internetu? To co ci powiem, no trzeba powiedzieć sobie prawdę, trzeba było za internet zapłacić, no.
A pamiętasz, co powiedziałeś chwilę wcześniej? Mówiłem ci, uważaj. Cześć, cześć. Już wbijam. Z chwilą, kurde, dzisiaj zapomniałem, że stream jest. Troszkę później. No a co, wyście już wyszli wszyscy? Ja dostałem misję. A, no, ty tylko, no. Co bliżej? Jak ma się dwóch troli w teamie, to wiesz. No, nie wychodzi się. Jeden pisze gościowi, że się rozstawiam tu, dobra, okej, okay. I on się rozstawił na mnie praktycznie. A drugi się nie rozstawił, a trzeci gdzieś w ogóle... Robak, mogę mieć prośbę? Mogę iść na następną grę dopiero, bo ja chcę grać aliantami, a poza tym ten router mi przerywa, nie jestem pewny co sprawić jeszcze. Siema, siema. Dobra. Dobra. Może u nich z serwerami dzisiaj tam. Jestem już. Ja tam paluszki i precelki. I trochę walski. Ty, dobra, no, zmutowałem się na stream. Dobrze, dzięki, żeście przypomnieli, ale co żeście słyszeli? Czy słyszeliście o tym, jak mnie, kurde, rozłączyło? Bo się, kurde, ściszyłem do cholery, wybaczcie mi, jak zwykle, fail. Ale czy słyszeliście mój wywód i wścieknięcie na temat tego właśnie rozłączenia? Nic. Ja się wyciszyłem, Jakub. Właśnie, kurde, się popieprzyło z tych nerwów. Rozłączyło mnie. Jak mi się w czasie Tarkowa to samo zdarzy, to się wścieknę. We wtorek gramy Tarkowa na live. Więc jedyna okazja, żeby zobaczyć mnie wściekniętego. To czekam na przeciwników. Niestety, kurde, się wyciszyłem na streamie i nie wiem, ile dotarło. Kusarz na nas chce się bić? No to dobra, no. Niech będzie. Kusarz, ale ty weź polską dywizję, a nie. Ich zobowiązuje. Ale Kusarz cię nie słyszy. I Eryk na nas, no w porządku. Jak nie, ogląda streama. Tito, kiedy 2000 subskrypcji, już ci mówię. Mniej więcej wiem, ile miesięcznie przybywa, więc miesiąc, za 3 miesiące. Dobra, to jedziemy. Nie jesteśmy wszyscy pancerni, nie? Nie, jedna piechota. Nie. Jedna piechota, no dobra. Mamy radę. Luflander! Oni mają dwa razy Big Red One, więc... Ja mam pełno paluszku. Ty
Kurde, wiem, co mi się nie chce. Dobra, w porządeczku, to ja do miasta nie idę, ja mogę iść z prawej strony, z lewej strony miasta. Środek bym wziął. Kto idzie do miasta? Szybciutko, broń. No nie, a to ty środek, no dobra. Środek no to... Ja? Nie, nie Overzeus, dobra, ty to mi pasuje. Tego, no, do tego miasta, co nie? To mi pasuje, szturm pionierzy do boju. A to nie miasto, to fabryka. No, fabryka. Ale ja mam miasto. Tak, tak, tak. Powiedziałem już. Czego by tu zacząć? Potężniejsza piechota kubełka. Co mamy naprzeciwko siebie? Kanadyjczyków, pierwszą pancerną i dwie czerwone jedynki. No to odważnie. No odważnie świat nie leży. Witaj Konradzie, witam cię serdecznie. Co u ciebie, jak mija niedziela? Ile wojny wirtualnej dzisiaj wygrałeś? Co mnie cieszy, bardzo wąsko mogę być ustawiony, bo widzę, że mnie tu obstawiacie w końcu. To mnie raduje. A mnie nie. Raduje ci to roba? Nie. Nie, broń. Nie, broń. Już nie. Już mnie przestało to radować. Ja nie chcę słyszeć twoich skojarzeń, do cholery. Nie, chciałem powiedzieć, jaka twoja tarczyca. Tarczyca? No to już kompletnie nie zajarzę. O Boże. No, radioaktywna. Radioaktywność ten, najbardziej działa na tarczyce. Źle. A nie, okay. Nie rozumiesz. Okej. Okay. Ale ja nie mówię o anime. Ale oglądasz anime, nikt cię broń, nie broń, ty sam jesteś anime. Ja z anime to lubię tylko tego. Żółwia z tego, z Dragon Balla. Ale... Jedyny gość, który wiedział, co lubi w życiu. Falken. Jawol? O, na testach okrętu w War Thunderze grałeś? No to pięknie. Konrad, no możesz bez mikrofonu wbić, byleś chociaż słyszał nas. O, grubo jadą do mnie kangury ze swoimi kangurami. Kurde, z kangurami jadą, skręcaj tu. Jest, pięknie. Ale się wbił. Chociaż nie, ja troszkę dostałem. A, bo on tu ten cholerny... Tego cholerną ważkę, czy jak to się nazywa, przysłał. To niezłe natarcie mi zrobił w sumie. Dawaj, moździerze włączamy. Dobrze, że wziąłem. O kurde, działo, uwaga, działo. Dobrze, że Puma to przetrwała. To spryt... Kurde, jeździ mi tym tutaj waspem jeszcze jednym. Ale raczej chyba to od
można uznać, że odepchnąłem wroga. Dawaj, Puma, obudź się. Jedź. Oj, jest piechota. Dobra, nie idź za daleko. O, chociaż jednak jakimiś siłami jest nie, to kangur. Jakimiś siłami jednak się do mnie tu wbił. Dawaj, dawaj, kolejną ważkę rozwalaj! Pięknie. Naprzód! Dobrze. Szturm pionierzy swoją pracę wykonali. Teraz spróbujemy się przedrzeć dalej. Brawo! A, co to jest tutaj? Overzilus, uważaj, tutaj jest. A, on mi tego już użył. Zobacz, jakie są ślady. No tylko jedno użycie ma, czy więcej? Nie pamiętam. Więcej. A, no tak, więcej, no to tak. No. Raz tego użył już. Dał przynajmniej 5 użyć. A, no to... Trochę gorzej. No bardzo dużo artylerii ma na środku. Dobra, jest namiar na kolejny oddział wrogiej piechoty. Wymiana ogniowa. Ale troszkę mnie jednak przetrzebił. Trzeba mu to przyznać. Dobra, wyjedziemy może tędy. Kako, ty możesz tych pancergrenadierów naprzód trochę posłać, żeby zobaczyć, co tam się kryje jeszcze na mnie? Pierdyknąć tu zasłonę? Nie, bez sensu. Ale tutaj jak się ustawimy, to piękny dojazd mu zablokujemy. Mało tej piechoty mam. No jest to działo, kurde. Dobra, przyszpilone. Muszę podjechać. Kolejne ważki. No liczę na Pumę, że Puma zajmie się tymi potworami. A, ekran, już. Sorry. Ja wiem, ale na razie ten sztuk daje radę. Przesuwam go, żeby zdjął tego Hambra. Czy jak on tam się zwał? Uciekajcie, chłopaki, Puma! Oj, wycofał mi. No i po sztuku.
trzeba by ich pogrillować jakoś. Tak sobie myślę, wrzucić ich na ruszt. Walnij tam na tego Humbra może. Uważaj, robaczek, jest to obijana. Tak, tak, liczę na to, że wygra ta Puma. Ale może się przeliczę. Wezwałem już kolejnego sztuga. Powinien nam tu pomóc. No to kurka wodna. Troszkę jednak tutaj mnie męczą, trzeba to przyznać. Witam białego wilka, dokładnie, witam Gerlanta z rybi. To może biała ryba, no dobra, żartowałem. Faza B za minutę 50. Cofniemy, niech wejdą, niech wejdą. Nie ma co tu się wpychać. O, o to chodziło. Sztuk robi robotę, cofaj. Grill do miasta, albo tu. A sztuk niech powalczy z ramem. No musiał mu się pocisk odbić. Robak, nie ruszaj się tym, ja go zniszczę. Czym mam się nie ruszać? Tutaj, oświetlaj mi go. To się pośpiesz. Proszę, a kurde, tutaj to nie zrobiłem, sorry. A, to Puma może wrócić do łupnia piechoty. Próbuję zniszczyć tam u ciebie, Robak. Tak, tak. Granaty. Nie lubię takich zagrywek. Grilla też na podwórka wprowadzimy. Dobra, w fazie B rozpoczniemy bombardowanie. Helki tylko na 1 kwietnia? No coś takiego było, słyszałem. Leci bombardowanie. Bum, bum, dobrze. Można by rzec boom, headshot. Uważaj na działo, uważaj, overzealz na działo. Tym z prawej, mojej. No, artylerią się postaramy zniszczyć. Dobra, artylerię niszczę husarzowi. Właśnie, ja się biję, a ja na randoma się biję. No w końcu wsparcie piechoty. Czas wypłoszyć ich z tego miasta. Kurde,
siedzi tam i nie taczami. Znów rama wprowadza do miasta. Cofamy. O Jezu, co to jest za wyprawa, kako jedzie do mnie? A, z lekkim wsparciem. Miasto ci spuszuje. No dobra, tylko w mieście stoi ram teraz. O. No ale jak zniszczę. No z... A ram zam zam. Dobra, pancer Shreki wezmę. Jest, gdzie był ten ram? Tak go ten, wjadę w nim. On będzie teraz tu. No to akurat na drodze to jadę. To na końcu wykończyli. Teraz to wyprowadzam swoją pumę, niech wspiera. Co z tym ramem? A nie, stoi obok. Dobra, ale robak. Dostał. To już dwa ramy tu są. Dobra, grill, do grillowania, zapraszamy. Czy nagrałbym kampanię z Ancestors Legacy? Co to jest za gra, powiedz ty mi? Ten jak sobie wjechał tym... Jak do siebie, do domu. No ale troszkę mi to przepchałeś, to trzeba przyznać tym swoim szturmem. No masz czołgi i trochę piechoty zniszczone, więc rama jednego się pozbyłem. Dobra, pancer Shreki ustawione. Co ty puma nie strzelasz, kurka wodna? By cię wzięła, dobrze strzelone. Dobra, mamy tu dwa sztuki, wyprowadzimy je tu na pozycję wyjściową z miasta, a tu mamy duży ogień przeciwnika, który wypadałoby zbombardować. Ogólnie tu był ram, tylko już mocno zmasakrowany. Dobra, dobra, moje dwa sztuki już mknął. Ej, a co tutaj siadło nam? Strzelcy nam wchodzą. No już ich nie ma, nic spokojnie. Dobra, wprowadzę sztuga, żeby zabezpieczał flankę. Martwi się takie te małe rzeczy. No, ta puma coś za blisko się zbliża do... Dobrze. Do wrogiej mają piechoty. Mają bardzo dużo artylerii. Co tam mi łupi ten Humber, tak? No, wypchnięci.
Jest! Artyleria wroga namierzona. Miasto ładnie puśnięte. Co to za as przestworzy? Sniper, scout, Leo Major? Major? Której on jest z dywizji? Co to jest? Fox Maro w tym co ja? Kanadyś. A, bo to jest jak se kupisz z tym. Gold, extra gold. Drugi mogą mieć teraz lekki kłopot. To czas wprowadzić panterę, żeby umilić sobie życie. Damy radę Wolverinowi? Dawaj Wolverina, kurde, dawaj Wolverina. Aj. Nie daliśmy rady. Polski RTS, w którym gramy Wikingami, Germanami, Słowania... Aj, próbowałem, już grałem w to. Co? Ten Ancestor Legacy, to żeśmy grali w to. No, nie czuliśmy. Podoba. Podoba ci się? To już płatne, to już się nie podoba. To już płatne? Przepraszam. Ale kurde, wieprza mamy na pokładzie. Naprawdę, jak na niemieckiego generała za dużo bratwurstów, żeś się nażarł. Może się wymknąć. Za dużo piwa. Może być. I dobra, ta muzyka to męcząca, nie uważacie? To co, zapuścimy jakieś cuda. O! Kurwa! Ja ci pokażę królewski. Dobra, ja do mety dojeżdżam zaraz. No to ładnie, ja tylko czekam na panterę, żeby dalej tu kontynuować. No serio, akurat tu musiał. Grillował mi grilla. Ale co do tej gierki, no to nie wiem, no ta kampania to tak by musiała być porywająca, żeby to ograć, wiesz? A ta gra mnie tak średnio porwała. No jedź. Bo to jest RTS w starym stylu, nie? A mnie się troszkę już zmęczyły takie RTS-y w swoim długoletnim życiu. Wolę nowe mechaniki, takie jak o, tutaj mamy ciekawe. O, nie wierzę, sztuk gorąbną czy pantera? Wzywamy obronę przeciwpancerno-lotniczą. Ajajaj. Bombardowanie konieczne.
Piękne trafienie. Co go rozwaliło? No przecież nie ta pantera. Ma ktoś jakąś artylerię? Albo samoloty? No ja mam... No nie gotowe, nie gotowe, nie gotowe samoloty właśnie puściły. O Jezu Królewski, teraz pół godziny będą się toczyć. Ale właśnie, te Ancestors to było darmowe, a teraz już nie jest darmowe, jak to wyglądało? No bo wtedy to gra jest płatna od całego początku, była tylko tam dali miesiąc, no kilka miesięcy, że ludzie testowali tę grę po prostu. Otwarta beta, coś takiego. A coś zmienili w niej? Wiemy czy nie wiemy? Kampanię dodali. Dużo rzeczy dosyć. No zobaczymy, zobaczymy. Okno otworzę, zaraz wracam. A to najwyżej się udusi. Dobra, bo bym się tu zadusił normalnie. Co te czołgi nie widzą, a on mi morduje piechotę, no jakim cudem? Ja na noc tam. O ja, działa. Potrzebujesz jeszcze to bombardowanie, czy mogę zużyć na siebie? No, jakby to działa. Pokaż gdzie. Gdzie? Zaznaczyłem. A, no dobra. A tam widzę, że przy niebie też dużo działa. No właśnie, tak, coś za dużo. To możesz ten już za późno. O kurde, trzy są. No nie wierzę, uszkodzi... Aaaa, pantery umierają! Dobrze, 88 jest na miejscu. No, aż ty samolot zestrzelił. Tak? A zrzucił bomby, czy nie? Zrzucił, ale nie zniszczył. No, było blisko. No dobra, muszę ich cofnąć. To musi załatwić piechota. Siemanko PLD. No klanóweczki będą grane. A jak się zaczęły klanóweczki 4.0? Już się zaczęły, nie? Zaczynają się w tym tygodniu, nie? W tym tygodniu się zaczynają klanóweczki przecież dopiero. Od wtorku, co? No War Thunder na pewno będzie grany w przyszłym tygodniu, właśnie klanóweczki. A dodatkowo... Będziemy głosować w robaczywym plutonie, więc zapraszam serdecznie. Co gramy? Odpowiadając na pytanie, kiedy
Wargame, jak go wygłosujemy. Kurde, te działa mnie męczą, te działa mnie męczą. Dobra. Przyszpilił mi tą 88, na szczęście nowa jedzie. Ich nam nie brakuje. Nawet ją zlikwidował. Jak to teraz są? Przecież patrzyłem, było 9-7. Cholera jasna. No w piątek. To trzeba dowiedzieć się, kiedy się zaczęły, wiesz? To ważna informacja będzie, kiedy następny battle rating. Dobra, jakieś piekiełko im tam zgotujemy, co wy na to? Nie mamy za bardzo czym w sumie, ale... Ale gitarka. Do przodu, generałowie, do przodu, żołnierze! Nie otwierajcie napojów wyskokowych, tylko walczyć! Dobra, spróbujemy bombardowanie, gdzieś tutaj to działo stało. Kurwa, to ma artylerię. No i to jeszcze jak. No i poza zasięgiem, kurwa. Tako, leci pomoc! O chuj mi pomagasz, ja mam dwa królewskie. Oj, ale bomby poszły! To niewiele zrobiły. Przynajmniej nie to, co chciałem, żeby zrobiły. Aha, kończy się za 2 dni 13 minut. Kurde, to mnie oszukali. Byłem pewien, że sprawdzałem we wtorek. Było 9-7. Coś mnie tu oszukali. To 2 dni. Kurde, to nie zagramy na 4-0. Chyba, że jutro. Cholera jasna. Najlepszy nasz battle rating. No tak. Dobra, uciekaj mi tym pancerweferem. Gdzie jeszcze masz działa jakieś poukrywane? Upuścimy prewencyjnie. Puścimy poprzutego sztuga, poprzutego. Kurde, co on ma za działa, cholera? Że tak mucą. Ale
Nie no, w piątek na pewno zagramy, tylko że jak się zmieni już na 4-7. Nie no, to tydzień trwa, więc się nie mogły dziś zacząć. Ty mówisz, że za dwa dni się kończą. No, pojedynek. Co by tu mi brakowało, to jakiegoś czołgu dowodzenia, cholera. Dawaj sztuk na śmierć idziesz. O. Internal fragments, kurde, do naprawy jest, cofaj. W ogóle trzeba tutaj wezwać jakieś wozy naprawcze. Ile ja mam punktów w ogóle? A, za 2 godziny, okej, okay. Czyli że no dzisiejszy, ale nie ten Batratik. Co mnie tam znów wycofało, kurde no. Biegnij go załatwić. Żartowałem, bo ty masz broń krótkiego zasięgu. Dobra, to co my tam się będziemy opitalać? 3 panterki. Troszkę sztugów, ale to i tak już nie zdążył. A, GG. GG, żeśmy ładnie ich tutaj poprzepychali. Ja przyszedłem na minus czy na plus? Sam na tym. Plus. No? Mhm, ja też. Zaczynam to do 1200. 600 na plus. No, Overzealus 2000 na plus. No to ładny plusik miałeś. No, udało się. Dobra, to ja bym ściągnął Eryka i tego husarza, a kako i broń. Dziękuję i na nexty zapraszam. Siemanko husarz. No siema. Siemanko Eryk, jak tam naprawiłeś mikrofon? No ty, bo żeś nam dyszał strasznie w czasie gry wcześniej. Wiesz co, ja mam cały czas na przycisk i po prostu, no, widocznie mi się blokuje przycisk, muszę na to zwrócić uwagę. Ale jak mówiliśmy do ciebie, to nie słyszałeś nas, jak to jest. Wiesz co, bo mam za głośno grę, muszę po prostu ściszyć sobie w grze. No. Przycisz, bo to się tam przyda skomunikować. Panowie, to idzie wygrana za wygraną, no nie wierzę w to, normalnie prawdziwe asy robaczywego plutonu. Jeszcze w Wargame'ami tak grajcie. Dobra, tworzę gierkę, a co jest? Jakich modów, o czym ty gadasz?
You don't own mods needed for this game. Czy ich pocipiało? Grini mogę stworzyć. O, jest. To czas na aliantów, co? Można teraz to nie termina. Ja to chyba nie zagram ci tymi Niemcami. A, no nie trafiasz. Erik, zmień stronę. Znaczy to jak chcecie, możemy Niemcami zagrać. Jeszcze jednego. Co wy na to? Czy wolicie aliantów? Jakieś zdanie, opinia? No ja bym nie wolał. No to stryk. No to na Niemców. No to chodź. I gitara. U mnie orzeł wylądował. To robak, tutaj może losową mapę, zobaczymy co by losuje. Wiesz co... Lepiej nie. Tak, ta ostatnio nam losowało cały czas tą samą, więc... Dwie mapy tylko losuje losowa. No. Czasami trzy. Z jednym ostatnich streamów, czy tam przedostatnim było, kurde, że co chwila ta sama mapa się losowała. No bo my gramy tutaj sobie czasami we czwórkę, czy tam większą ekipę, to jak bierzemy random mapę, to cały czas dwie te same losuje. Starting resources 500, to jest normalnie? Normalnie, tak. Bo to na każdego, dobra, bo coś mi się wydawało, że mało punktów nam przypadło. Czaty, nie spać, budzić się, ruszamy po raz kolejny do boju, dajcie nam godnych przeciwników. Bogowie, Steel Division, rzućcie nam przeciwników, których rozjedziemy. I pamiętajcie, chcecie mieć przychylność bogów Steel Division, reklamujcie kanał, gdzie się uda i jak się uda. Taki slogan reklamowy. Już ci mówię sekundkę. Powtórz, bo ja gadałem i nie słyszałem. Pytałem się, czy ta mapa jest taka otwarta, czy raczej taka, wiesz, zbita. To jest taki miks z tego, co pamiętam. Trochę otwarty, trochę drzew. No, jest jedno małe miasto. I głównie dużo drzew jest, no. No i co, już ta godzina, kiedy ludzie idą spać? Dobranoc? No, wszyscy mecze oglądają. A to się nie skończył? Czy następny leci? Dopiero początek. Dogrywka jest. To dogrywka czy początek? Dogrywka. To znaczy, mi się chodziło o początek mundialu. Nie, dogrywka tego meczu obecnie, co leci. No tak. Ale teraz niektórzy mówią po prostu, że są najciekawsze teraz. No bo są. No tak, no w końcu to już zbliża się do półfinału. Ważne, że Niemiec pojechał do domu, resztę to się nie liczy. No właśnie, tam najważniejszy zespół pojechał do domu, więc... Dobra, są przeciwnicy, odpalam. Ja to się staram oglądać w międzyczasie, trochę na ekran, trochę na komputer. No to prawdziwy duch wojownika. No i czemu wyszliście? Bad team. Skąd wiesz, że bad team? Wołaj ziomeczków, Han. Ciekawe, czy to jest Han Solo himself.
siedzi na Sokole Millennium, odpalił ten trójwymiarowy, ten stolik i gra w Steel Division. Znaczy mi się tak wydaje czasami, jak tworzę grę i już Niemcy są całkowicie zajęci, to na aliantów się dłużej zawsze czeka. A tak, to prawda. Ludzie wolą grać Niemcami. Tak mi się zdaje. Mam takie wrażenie tylko. No też mam takie wrażenie. Czyli coś w tym jest. Private Piat to chyba powinien grać jednak cholera aliantami. Nikt zobowiązuje. No, ten tak. A gdzie jest Reto w ogóle? Dlaczego Reto z nami nie gra? Ja do niego pisałem, ale coś nie odzywał się. Zobaczmy, jak tam wam idzie, husarzu. A nie mogę zobaczyć? A, tu nie mogę. Ale co idzie? Co zobaczyć? No wyniki twoje chciałem zobaczyć, jak ci idą tam boje. Aha, w tej grze? To raczej nie ma czego oglądać. Aha, no myślałem, że tam z Reto to jedziecie twardo. No gramy czasami, ale tak na luzie, wiesz. Po prostu jak wygramy, to wygramy, jak nie, to nie. Bez spiny. Dobra, odpalamy. No, go, 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 go. Króliki, chomiki, biegać. Coś zostało, to nie ma. Aż muzyka ucichła, to zły znak, to zły znak. Działa wam gra? No, loading, czyli cię wywaliło, wiesz, pewnie. O, dobra, ty nie, załadowało mi. Aha, myślałem, że... Uwaga, jakieś inne nutki. Dobra. O kurde, to jednak taka trochę... No ale taka... Dobra, to jedzie na lewo. Tutaj to wszystko jedno, gdzie się pójdzie w sumie. Dobra, to ja mogę... To idzie tu prawa, tak. Prawa, no dobra. To tu ich z bota puszczamy, kurde, niech idą tam, gdzie dróg nie ma. Jakiś snajper by się przydał. Właśnie, przecież ci falszymi jagerzy mieli ten oddział z tą rusznicą przeciwpancerną. Ja dobrze pamiętam? Gdzie to się znikło? Verzilus, zmutowałeś się, może ty mi powiesz? A, słucham. Gdzie znikł oddział z rusznicą przeciwpancerną w falszymi jagerach? Wiesz co, ci powiem, że nie pamiętam. A był na pewno? No, pamiętam, że się nim tak cieszyłem, jak głupi. A, no, wiesz co, może w tym najnowszym patchu, co tam te dwie nowe dywizje dodali, zmienili. Tam było dosyć dużo buffów i nerfów. No, może być. To możliwe, że wtedy po prostu, no. Ja też już nie pamiętam do końca. Kurde, mój ulubiony oddział. A to coś pozmieniali? No, zawsze no, zmieniają. No, temu zmienili, tak, tak. Pytanie, co? To ja chyba jakiś ślepy jestem. No, to są takie, no, drobne no to zmiany. Są niuanse. Tak. No, na przykład ta twoja dywizja ma więcej piechoty.
Bo ona ma właściwie samą piechotę. No, ale wtedy miała mniej. Teraz każdy oddział dostał plus jeden. I dostałeś nowy oddział, że w fazie C teraz... Ej, ale wy za ciasno. Ja mam falszym Jägerów, ja nie mogę tak... Ten, tutaj mi Erik pomyśl. No, a ja też nie mogę tak całego obstawić, co nie? Ja gram pancerną. A ja muszę, kurde, LG przecież wystawić, żeby to pchnąć. O, Verzilus, chyba mi... Ktoś mi zaproszenie wysłał, nie? Właśnie kto gdzieś tam widziałem. A, nie wiem, ja nie wysłałem. Nie, świna, nie wiem, co to jest. Dobra, nieważne. No, może być ciężko, jestem za szeroko rozstawiony. Na tarcie dział LG pójdzie w takim razie, bo to... Być nie może. Halo, halo, czaty, odbiór, tu brzoza, Kora, jak mnie słyszysz? Piszecie hashtag wygrana? Czy może nie? Gracie? No tak pewnie do 23, bo to rano, max do 12. Jutro jest poniedzielnik. To napiszę do Retro na fejsie, może pan. Naprzód, żołnierze! Zarobaczywy pluton, jedzie mi tu czołgami, kurde, czułem, że tak będzie. Wysiadać, nie macie co... Wysiadaj! Dobra, LG na stanowisku. Gdzie ty poszedłeś w sumie? I coś mi się źle kliknęło, bo idą jak opętani. To będzie wsparcie dział. Jest, pierwszy łapie cel. Drugie niech jeszcze złapie ognia. Jak padną działa LG, to porobieni. To wjadą mi tu, jak są. No szkurde, trafiajcie. Ja muszę mieć dowodzenie. Nie mam tu dowodzenia, ale ja złożyłem tego deka. Jest, jeden pad. Dobra, piechota. O, moździerze do zmłócenia. Biegiem marsz. Kurde, on ma zasięg. Dobrze, robią robotę chłopaki. Trzeba wzmocnić obronę przeciwpancerną. Kupczena nie ma co wzywać. Za duże przestrzały są. Ajajaj, mój snajper! Biegnij, chłopie, biegnij! On widzi?
Skurczybyk. Nie no, biegnij w takim razie tam. Aj. No, Erik, ja tu potrzebuję pomocy. Mam za szeroki front. Moździerze kolejne, kurde. Obrona przeciwlotnicza u mnie jest możliwa dopiero... A nie, w sumie... Wyślę mu pojedynek w powietrzu. Już zwiał. Dobrze, podsuń bliżej te moździerze. Nie mam nic przeciwko. A, postrzelamy w te moździerze. Kurde, ja myślałem, że on mnie w działo LG będzie łupał. Natomiast tutaj nieciekawie. Zestrzelili mi samolot! Kurka wodna! Dobra, nie ma. Punktów mamy dużo, to możemy sobie pozwolić na troszkę... W sumie na co? No, nie za dużo. Odepchnięcie dziur i wezwanie więcej dział LG. Kurde, no za szeroki front na takich spadochroniarzy. Ten twardy jakiś, kurde. Tylko trzy pancerza, a ci moi nie mogą go przebić. To dopiero chamstwo. 3 minuty do fazy B. Skończy się to latanie zaraz. Tu idzie. Panowie, tu wsparcie jakieś bombardujące albo inne by się na pewno przydało. No, tak średnio samolot lata na razie. Jak przestanie, to tam mogę coś pomóc. To ja już go gonię. Już go gonię, on zaraz przestanie. O, ja tego teraz próbuję. Już poleciał. Ja nie wierzę, jak ten M22 przeżywa te moje ostrzały z tego działa. Zug
A kurde. Też masz piechotę? Wszędzie się rozgościli tą piechotą. No nie wierzę, amunicja się mu skończyła. A, pepans. Tym bardziej nie wierzę. Muszę wam powiedzieć, że na bardzo szerokim froncie gram. Ja cię zabił, mi działo LG. Takie straty bolą. No nie utrzymam takiego szerokiego frontu. Musi mi tu... No nie, Overzrus też ma szeroki, husarz sobie wziął malutki i Erik. Ale się rozpycha na szczęście w moim kierunku. Faza beza, sekund 30. Husarz? Co? Ma tam jakieś działa? Przecież pancerny u ciebie? Nie widzę. Nie widzisz, dobra, to ja jadę też. Spróbuję przepchnąć ciebie. No tutaj artylerię składał i piechotę, wiesz? Dlatego z miotaczami moją wykorzystać. Dobra, ale teraz spróbuję to skrzyżowanie zdobyć. Dobra. Jadę trzema czołgami. Bo ja tam ostrzelam na razie, może artylerią trochę zmiękczę. Dobra. Czekam na samoloty, ale się doczekać nie mogę. Słychać w tle z dystansu i gol! To u mnie, to sorry. Ale był gol? Nie. A tu się udało odepchnąć. Jakub, dzięki za wsparcie moralne, dzięki, że wierzysz w to poradzenie sobie. Co tutaj siedzi, wiesz? Ja też szybie na jednego w sumie. On ma więcej piechoty, to jest problem. No, to ale lepiej by było. Dobra, no to już jadę. Naprzód, naprzód. Ajajajaj, przyszpilił mi. Raz mi tu wchodzi, ale już jest wycofany. Ja się ofopałem, ale nie mam w ogóle czołgów, nie mam jak go wiesz. No dobra, to teraz zaatakuj piechotą, żeby mi tego wyświeciło ich, co nie? Dobra, idę do przodu. Zbugowało mi się to działo, też się nie chce ruszyć. O, idzie. Dobra. Jakieś czołgi środkiem mi próbują się wedrzeć. Działko LG rozpoczyna pracę nad nimi, aczkolwiek może być ciężko. Za duża siła ognia tu się czai. I chyba mi się przebija w związku z tym. No jak szybko dojechało, kurde, dawaj. A, bo to wcześniej wezwane, dobra.
Ups! Natarcie dziurą idzie. No jak ładnie się rozładował. Przeładowuj ten samolot, mam idealny cel dla ciebie. Przegoniły mnie myśliwce. Dobra, muszę się wycofać, bo tam czołg przyjechał. No nie, gdzieś ty zajechał, tu jesteś potrzebny, szybko, szybko. O, zaraz tam artylerię puszczę, tylko mi się rozpakuje. O, to. Nie wiem, jeszcze są, czy co? No na chwilę. Tylko tam do tyłu na chwilę. Patrzcie, jaka kosteczka leci na zbombardowanie. Idealny cel. No i poza tym oj, cholera. Zapomniałem o bronie przeciwlotniczej. Ale proszę. Może stąd teraz jakoś tak. Serio? No, obok. Problem trochę, że... Dobra, wysuń. Koniec latania. Może przesadziłem z tym końcem latania, 1,88 jeszcze wiosny nie czyni, dlatego drugą sobie wezwiemy. Jeo! Witam i o zdrowie pytam, a w porządku dziękuję, co u ciebie dobrego, jak tam życie, jak niedziela, jakie zwycięstwa odniosłeś w niedzielną wojnę wirtualną. W świecie wirtualnych potyczek taktycznych. A zlikwiduje mi to. Będę mi pojąć. Ale się to utrzymam, nie przepchnę, ale się utrzymam. Dobra. Najlepsze jest to, że cały czas 0-0 mamy, co? Działo LG robi robotę. Zrzucają na niego bombardowania. No, to było dosyć celne akurat. Jak się tam okopali, coś tu z tyłu, halo, z tyłu, do mnie jedzie czołg. Komandant.
Dobra, robotę robią chłopaki na działach najróżniejszego kalibru. Kolejne prewencyjne bombardowanie. Co się stało? Usłysz? Sorry, mecz. Przepraszam. A karny był? No, chyba będzie. Dogrywce, ale jeszcze nie wiadomo. No odgońcie ten myśliwiec, kurka wodna. Uff, przeżył. Ej, zdobywają punkt, Eryk! Eryk! Kurka wodna! Wbili nam! Ładnie sobie Chorwaci poczyniają. Dawaj, dawaj, biegnij z tymi granatami. No rzucisz? Kurde, no przyszpilili go jak miał rzucić granaty. I się poddał. No duch umiera. Duch w narodzie niemieckim umiera. Potrzebny mi jakiś taki wóz, co by przyszpilił ich tu troszkę. Widzę, to ciemno, panowie, ciemno. Mnie nie starcza ludzi, żeby załatać te wszystkie dziury. W sensie ludzi to może starcza, ale... jakościowo. Wir brauchen
zamknięte, stoi kajdus. Odcięli moich jagerów. Szczęście, ci powinni się utrzymać jeszcze trochę. No nie, nie, niepotrzebnie tu bombarduj. Ale mi tutaj czołgami wjechał. Tyle czołgów. Straciłem typka. Ale tu ich dorwał. A ten Jager powinien się spisać ze swoim Panzerfaustem, co? Właśnie. O Jezu, ile bombardowań leci. No, fajnie się bawią, chłopacy. O, z trzech czołgów jeden mi zawsze dostał. Dobra, to łatamy tutaj. Karol, będą klanówki, bo już 4-0 się pojawiło. Więc klanóweczki będą, panie. Nie wiem, czy jutro nie, chociaż... Kurde, sprawdźcie, do kiedy jest to 4-0. Na streamie na pewno w piątek będą bitwy klanowe. W piątek albo w niedzielę, zobaczymy jeszcze. Karne będą. Drugie dzisiaj już. Kurde, ile tej piechoty tu wysyłają. Wysiadka, pany. Jest kosteczka do przywitania, ale są myśliwce w powietrzu, kurde. No, wóz albo przewóz, kosteczka musi paść. Dasz radę, Focke Wulfie? A, jeden był skupiony, o Jezu, nie zrzucił bomb. To już po nim. Znaleźliśmy chociaż tych partyzantów. No nie, mnie przełamują już na środku, w sensie ten Han. Za dużo tego ognia skoncentrowanego jest.
Nie wiem, za dużo samolotów lata, ja nic nie mogę zrobić. No, wystawiłem dwie 88 właśnie. Ale u mnie cały czas bombardowania, jeszcze artylerię ma. Ale to już nic nie da raczej. Jeszcze jedną palniemy. Dobra, odsyła tą piechotę, te samoloty z powrotem do domu. Jakieś działo LG wezwiemy. Piechotę niech zacznie odpychać wroga. Ale padam na każdej linii. Jeszcze tyle pelotki mają, że... Ja już tylko 88 bronię, chociaż coś dojeżdża. Tak szybko się toczą, że daleko się nie dotoczą. No ile on ma artylerii rakietowej? No co chwilę skądś na mnie te rakiety spadają. No ma dwa razy ksylofony. Aż nie zdążę się przesuwać, a on mnie posił. Spróbuję tam obejść, ale... Już dwa punkty tracimy. Dobra, czas jego marsz zatrzymać. Gdzie tam? No mogę ci pomóc, tak. Tutaj, no. Tak, już te krzaki dosłownie. O, tu. Bo ja, widzisz, tutaj z bokiem próbuję go przeciąć. No ja ten tygrysem zaatakuję tutaj. Widzisz, tam piechotę przesuwam, ale od twojej strony właśnie idę. Dobra. Ale zaraz mi ten przód po prostu przepnie. No, artyleria. Nie, o tyle to ma być... Rób piekło im na ziemi! Tak jest. No, zniszczę te czołgi dwa teraz. No, już samoloty lecą. No, czyli jest w mojej piechocie. On go widzi. Tak, myślałem, kurczę. No, jest ich niedoganie, moja pelotka. Ale w ogóle... No dobrze grają koledzy tam z przeciwnej drużyny. Ale w ogóle co się... No dobrze, to trzeba przyznać, bo on tutaj ładnie mikruje tą piechotą w ogóle. No, ten 101 chyba dobrze gra, co? Ten Han, który... No tak, tak. Cały czas też samoloty jego latają nade mną. Tą piechotę tak mikruje, co prawda wędruje w kostkach, ale... Ale on miał piechotę tylko dwóch gości, nie? Ja miałem cały oddział, nawet dwa oddziały i tak mnie zmiótł. No, dobrze są. No i dobrze, trzeba grać na lepszych, żeby się czegoś nauczyć, bo na gorszych to się niczego nie nauczysz. No nie no, Jakubie, jak możesz, naprawdę?
Dowódca plutonu egzekucyjnego dezerteruje? No nie wiem. Dobra. Ja skoczę na biobreaka tak zwanego, bo i tak tego już nie przepchnę. Zaraz będę. Dobra, jestem. Co, on za daleko nie zajechał? Ale jedzie. Co patrzę, to na mnie rakiety. Ja już to twoje, bo nie da rady nic z tym zrobić, po prostu wszyscy do tyłu i uciekamy. Nie, tam stałeś, to akurat mi pasowało. No ale już się dłużej nie utrzyma, teraz wszyscy na mnie będą. On ma, ja już, ja widzę trzy artylerie rakietowe, że jadą, a jakaś już z tyłu do mnie strzela, nie? Aha. Nie wiem, tutaj miasto jest, może w tym mieście się okopię, nie wiem. O, jeszcze artyleria. No do widzenia, to nie strzela. Wyprowadzam ciężkie kontrnatarcie. Nie ma jak kontratakować, nie? To jest na tej lewej stronie. No, prawej też, no. Też już widzę. O. Jest ciężko. Indianer Frau ist bereit für den Angriff.
Ej, gdzie wy biegniecie? W śmierć biegną, niczym się nie przejmują. Co za typy. Ale kurde, seria rzutów karnych zajebista. Kto wygrał? Na razie nie wiadomo, łeb w łeb idą. Że też Niemcy nie montowali kurde tych karabinów maszynowych na pojazdach, żeby łupały w te samoloty. Na pewno montowali, tylko się tego nie ma. Czy w późniejszym okresie montowali? Wystarczy, że mieli te. Po broni. Zdrada! To była zdrada! Ktoś podał im tajne plany z bunkru Adolfa i wiedzieli, jak się rozstawimy. Chorwacja wygrała. No, to ładnie nas porobili, trzeba przyznać. Co jest, spojrzę tego Hana. O kurde, no jakim cudem? No, zobaczcie, jaki miał tego. On ma słabe staty. Ale jakie on ma słabe staty? Może cheater? Cheater? Tak samo latami latał pewnie, dlatego tyle mu się tam udało powstrząsać. Pewnie tak, no bo słabiutkie staty. 322 gierki i 33% zwycięstw. Zawsze tak jest, że przegram... Kurde ty, zobaczcie następnego, 17%. Ej nie, ja już nie sprawdzam, bo wstyd będzie. Tam na pewno był as. Ja to już wyłączyłem nawet. Aż tak, ile? Nie będę patrzył, bo... Umorę sobie, nie chcesz przyjść. Dobra, ale to będziemy kończyć na dziś, wiecie? Chyba jednak. Dobra. Znaczy ja jeszcze będę grał. A no to graj! Graj, pewnie. Tam ktoś chętnie to... Ja tu się wyciszę. No, ja chętnie jeszcze pogram trochę. Jeszcze z jedną zagram. Co to jest? Live 1? Co to? Ktoś mnie tu podgląda? Halo? No, Sleepy Duck. Dobra, to dzięki za gierki. Ja już lecę, cześć. Dzięki, dzięki. Homer Zilus. A to jeszcze raz podziękuję Erikowi za zostanie sponsorem, skoro tutaj jesteś. I się tu wyciszę też za chwilę. To dzięki, Erik. Dzięki, Husarz, za grę. Spoko, spoko, dzięki. Ja? No, ja gram, no. Kurka bela. No i nadszedł ten smutny moment, kiedy musimy zakończyć już nasze streama, nasze nadawanie. Dziękuję wszystkim za przybycie.
za oglądanie. Dziękujemy wszystkim sponsorom za wspieranie kanału jako YouTube'owy sponsor albo przez dotacje bądź tam inne super czaty. Dziękuję wszystkim subskrybentom, no bo bez was kanał by nie istniał i mam nadzieję, a właściwie wiem, będą nas miliony. Robaczywy Pluton podbije cały internet. Siemanko, gruby Bolek. A właściwie dobranoc, gruby Bolku. Czyżbyś przyszedł na koniec streama? Nie no, dziś bitwy były bardzo dobre, bo dużo wygranych. Jednego disconnecta zaliczyłem, ale to była wygrana, co widzieliście. I jedna przegrana, tak? Jedna. No to całkiem porządny wynik, tak? Aż skuteczność 75%. Więc się udało. We wtorek zapraszam na Escape from Tarkov. Już o 20.00 komisarz Robak rusza na dzielnie tarkowskie wyjaśnić kolejnych szubrawców. Wyjaśnić sprawę tajemniczego zniknięcia głów świń z rzeźni. Czyżbyśmy mieli ich szukać na resorcie, bo tam prowadzi trop. Zapowiedź filmu. No dobra. Dobranoc panowie. Dzięki wielkie za oglądanie, za wsparcie. Dzięki za gierki. Wszystkim dziękuję za przybycie. Dobranoc wszystkim. Żegna was generał Robak. Prosto z centrum dowodzenia robaczywego plutonu. Podczas II wojny światowej, Steel Division Normandy 44. Dobranoc.